wyrusz w nieznany świat. Zapraszam na cykl audycji Spoza Trasą, gdzie dotykamy zakamarków świata, miejsc, gdzie jeszcze nie byliście. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność już po dłuższej przerwie kontynuować cykl Poza Trasą. Ze mną jest Łukasz Odzimek, z którym rozmawiamy o miejscach na świecie, miejscach nieoczywistych, miejscach, które no, nie często decydujemy się, jeżeli chodzi o kierunek podróży. Dzisiaj będziemy w dwóch państwach afrykańskich. Dzień dobry, Łukaszu, bardzo mi miło. Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dzień dobry. W naszych planach pierwotnie był Niger, Nigeria i Kamerun, zaczynając właściwie od północy do południa. Dzisiaj skupimy się na dwóch państwach mniej znanych, bo o Nigerii rozmawialiśmy na tym podcaście szeroko, również o surowcach, o rozwoju gospodarczym. Dzisiaj skupimy się na północy i na południu, czyli Niger i Kamerun. I od Nigru chciałbym właśnie rozpocząć. To nie jest tak, że podróże właściwie do tego kraju dzisiaj są, no nie to, że zakazane, ale nie rekomendowane. Znaczy tak, znaczy w ogóle to jest tak, że do Afryki polski MSZ odradza w ogóle podróże na swoich stronach, natomiast trzeba uważnie śledzić, co jest obecnie w poszczególnych państwach Afryki. I na przykład takim państwem jest Niger, że tam sytuacja obecnie polepszyła się pod kątem bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich lat. I Niger jest państwem, no jak dla mnie, bardzo interesującym z uwagi na swoje położenie na Saharze. Jest to kraj, w którym mieszka około 25 milionów mieszkańców. Północ jest to Sahara, południe jest to Sahel. Jest to kraj no, niezwykle ciekawy etnicznie, a zarazem szczególnie właśnie w okresie lata, kiedy są na Saharze festiwale Garewol. A jak jest ze strukturą ludności? Tak, znaczy Niger jest państwem jednym z najrzadziej zaludnionych właśnie w Afryce. Kraj jest ponad 4 razy większy od Polski, a żyje w nim 24 milionów mieszkańców. Także ludność tam głównie mieszka na południu, w stolicy w Niamey, w miejscowości Doso, w Zinder, w Agadez, czyli jest to południe i centrum kraju. Natomiast północ i wschód jest to pustynia, tam praktycznie nie ma mieszkańców. Natomiast jest to również ciekawy teren bardzo, ponieważ na wschodzie są góry Air oraz cały ten masyw, który jest niezwykle ciekawy pod kątem podróżniczym. Wjazd tam był niemożliwy przez lata z uwagi na takie niebezpieczeństwo porwania, ponieważ tam są kopalnie uranu. Natomiast ostatnimi laty sytuacja się polepszyła i na przykład dziś jest możliwy właśnie wjazd w teren gór Air. Jeżeli rzeczywiście jest tak mało ludności, jeżeli rzeczywiście są góry, jest pustynia, to właściwie czym i mają się tam lokalni mieszkańcy? Znaczy to jest pytanie, na które nie mam odpowiedzi, bo w ogóle w Afryce jest taki chaos i tyle jest ludzi. Ja nie wiem, jak się ludzie zarabiają pieniądze, skąd je mają, natomiast jest to społeczeństwo, jest to państwo, w którym żyją ludy, na przykład Fulani czy też Hausa, są to pasterze często wypasający swoje stada owiec czy też mające wielbłądy. No jest to gospodarka pasterska, są to ludy, które żyją z wymiany często. Przemysł tutaj w tym państwie no, jest szczątkowy. Głównym towarem eksportowym tego kraju przez lata był uran do Francji. Ostatnimi laty bardzo infiltrują Niger Chińczycy, jak całą Afrykę. No i również eksportuje Niger ropę i gaz do Chin właśnie. Natomiast uran, z tego co wiem, jest tylko do Francji wysyłany. Jest takie muzeum właśnie w stolicy w Niamey, w którym jest to wszystko opisane, nawet tak powiedziałbym propagandowo, ponieważ jest tam bardzo wiele już takich chińskich zdań mówiących o tym, jaka to jest współpraca między Chinami a Nigrem dobra i co daje właśnie Chińska Republika Ludowa temu państwu.
Jeżeli chodzi o właściwie zróżnicowanie wśród obywateli, co to za grupy społeczne, które Niger, też plemiona, grupy koczownicze zamieszkują? Znaczy, główną grupą w Nigrze są to ludy Hausa, które zamieszkują właściwie całą Afrykę Zachodnią, cały ten teren Sahelu. Hausa tak samo jest to drugi język obok francuskiego, język urzędowy Nigru. Są również Fulani, którzy są nazywani również Pel lub też Fulbe. I Fulani żyją też w zachodniej Afryce, jest to głównie Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali. I właśnie na przykład jednym z ludów takich podgrup Fulani jest społeczność Wadabo, o którym wspomnieliśmy wcześniej, czyli ci ludzie, którzy mają swój festiwal Gerewol. Tak samo jest duża społeczność Tuaregów w Nigrze. Właściwie najwięcej jest w Nigrze Tuaregów ze wszystkich państw. Na drugim miejscu są oni w Libii, w Algierii oraz w Mali oraz społeczność Durma. No jest tych grup wiele, no już tutaj trudno wszystkie wymienić. Jak wygląda, bo wspomniałeś już o stolicy, jak wygląda taka typowa stolica afrykańskiego miasta na przykładzie właśnie Nigru? Znaczy, każda stolica afrykańska to jest wielki chaos. Jak ktoś nie był w Afryce, jest po raz pierwszy w tym takim państwie afrykańskim, to jest w szoku. Natomiast są takie stolice przyjaźniejsze oraz takie, które no są no straszne w przebywaniu, na przykład takim miastem, które wprawdzie nie jest stolicą, ale jest no nie do ogarnięcia, to jest Lagos w Nigerii. Natomiast Niamey jest takim miastem jeszcze akceptowalnym dla, że tak powiem, uszu oraz oczu człowieka z Europy. Co mnie zdziwiło bardzo, to tam w Niamey jest niesamowicie, że tak powiem, okazałe lotnisko. Jest ono nowe i jak na standardy afrykańskie, nawet europejskie, jest ono bardzo wysokiej klasy. Natomiast jeszcze dodam może, że jak w każdym mieście dużym, afrykańskim, takim sednem podróży przez te miasta, to jest bazar Grand Marché, który w Niamey jest takim miejscem, gdzie można kupić wszystko, łącznie z maskami, łącznie z pamiątkami oraz oczywiście z lokalnymi produktami spożywczymi. Festiwal, o którym wspomniałeś, Gerewol Festival, co to jest za festiwal, kogo można tam spotkać? Znaczy, Gerewol jest festiwalem, który jest organizowanym każdego lata, właściwie we wrześniu. Jest to, można powiedzieć, koniec pory deszczowej, ponieważ na Saharze pora deszczowa jest w okresie lata, czyli między lipcem a wrześniem. Oczywiście tutaj ta pora deszczowa jest bardzo różna, bo ogólnie Sahara jest terenem, wiadomo, suchym. Natomiast jak jest deszcz, jak są opady, są one bardzo intensywne. My teraz tam byliśmy we wrześniu, udało nam się przetrwać tam bez deszczu, natomiast w jednej nocy, kiedy byliśmy w namiotach, no była niesamowita burza piaskowa. No była taka burza, że praktycznie no porywało namioty już. No, burze piaskowe są na Saharze czymś takim, że jak ktoś no nie spotkał się z nim, to nie jest w stanie sobie wyobrazić, jaką to ma potęgę. Tak samo widziałem taką burzę piaskową na Bliskim Wschodzie, w Bagdadzie, natomiast tam się to wiązało z pyłem, a na Saharze się to wiąże z wiatrem. Jeżeli chodzi o też ludzi, których, bo spytam, można tam spotkać, mówiłeś, wspomniałem, da się wyczytać na stronie, że Wadabi to są najpiękniejsi ludzie Afryki. Dlaczego? Znaczy w ogóle ludność Fulani, czyli Pyl, czy też Fulbe, to są społeczności o niezwykle smukłych twarzach. Oni mają takie szczupłą sylwetkę, zupełnie inną niż na przykład Bantu, czy też zachodniej Afryki. No, często są kobiety no, szczupłe, niesamowite, mają fryzury na przykład. Mężczyźni na tym festiwalu, bo to jest w ogóle konkurs piękności mężczyzn. Wadabe, czyli festiwal Gerewol, jest takim festiwalem, na którym spotykają się grupy z różnych stron Sahary. Przybywają na ten festiwal i mężczyźni są malowani po to, żeby tańczyć dla kobiet i żeby te wybrały właśnie najpiękniejszego młodzieńca, którego potem poślubią. Jakby te zwyczaje, to jest jakieś osadzone głęboko gdzieś w tradycji, czy to jest wytwór, że tak powiem, współczesnej kultury?
Jest to festiwal, który ma swój początek setki lat temu. Jest to nie dla turystów. Tam nie było turystów żadnych, byliśmy tylko jedyną grupą, ponieważ ten festiwal jest nie jednym na Saharze, a jest ich kilka. Tak samo są festiwale w Czadzie, no i właśnie w Nigrze, bo to jest festiwal dla różnych grup, różnych klanów. Nie ma jednego festiwalu Garewol. W takim razie, jeżeli wybrać się na podróż w stronę Nigru, to co zwiedzać w tym kraju, co zwiedzać w tym państwie? Znaczy, z pewnością ten festiwal jest takim czymś, co warto zobaczyć. Festiwal właśnie Garewol i to jest zawsze we wrześniu. Natomiast to jest taka pora roku bardzo gorąca, no bo to jest lato, także no, wtedy są temperatury ekstremalne, nawet i 45 stopni. W ogóle tą część Afryki się powinno zwiedzać między listopadem a marcem, kiedy jest pora sucha i pora taka chłodniejsza, czyli około 30 stopni. I właśnie wtedy warto odwiedzić może te góry Air, o których właśnie wspomniałem wcześniej. Natomiast też warto wiedzieć, że Sahara jest takim miejscem i w ogóle pustynia, na której zimą są przymrozki. Tak każdy myśli, że Sahara to jest... są upały, natomiast na przykład w styczniu w rejonie Tamanrasset, w Algieri, czy też na północy Nigru, bywają przymrozki, także spanie na Saharze w namiocie no, zimą może być bardzo wychładzające dla człowieka. Z innych miejsc oczywiście no, bardzo ciekawym miejscem jest no, sama rzeka Niger, która wypływa z Gwinei, a właściwie wypływa Sierra Leone, płynie przez Gwinę, Mali, Niger i potem kończy swój bieg w Nigerii. No, taki lunch, też kolacja nad rzeką Niger w Niamey, jest to bardzo fajne doświadczenie. Z pewnością północ Nigerii jest ciekawa, Sahara, natomiast jest to teren, na którym no, tam się mało to zapuszcza. No, ogólnie jest to kraj ogromny, 4 razy większy od Polski, także no, jest co w nim zwiedzać, ale jest to kraj trudny do podróży, na pewno. Przejdźmy do drugiej destynacji, na południe, do Kamerunu. Kamerun to jest chyba państwo o wiele bardziej stabilniejsze, przede wszystkim też bezpieczne, no i też chyba gospodarczo również trzyma się całkiem nieźle w porównaniu do swoich innych krajów na kontynencie afrykańskim. No z pewnością Kamerun w statystykach wypada lepiej niż Niger, ponieważ Niger w wielu statystykach jest ostatnim państwem na świecie najuboższym, choć to trudno tak określić, co stanowi o bogactwie społeczności. Natomiast Kamerun tak, jest państwem bogatszym, silniejszym, no ale według mnie mające też problemy i tak naprawdę może nawet więcej ma tych problemów dziś niż Niger, ponieważ Kamerun jest państwem troszkę podzielonym i religijnie, politycznie, ponieważ część zachodnia Kamerunu jest to część anglofońska, a część, właściwie cały Kamerun jest frankofoński. No i od lat tutaj jest taki spór właśnie polityczny, który jest przez polityków podsycany, no i są tworzone różnego typu konflikty. Ostatnio jest spokojniej, natomiast lata 2014-2017 były bardzo tutaj takie, no, no politycznie ciężkie dla tego państwa. Natomiast dziś no można po Kamerunie podróżować. Co jest ciekawe, na przykład tak samo, ile w Nigerii na północnym wschodzie jest wciąż państwo Boko Harum, to w Kamerunie już go nie ma. My byliśmy w styczniu w rejonie właśnie północy, gdzie dawniej to właśnie było to Boko Harum w miejscowości Marua. Dziś no po tych terrorystach już nic nie ma. Kamerun przyciąga tych turystów, którzy chcą tego zróżnicowania dzikiego krajobrazu, czyli mamy masywy, mamy wulkany, mamy płaskowyże i oczywiście też Zatoka Gwinejska. Jakbym cię mógł poprosić o rozszerzenie. No tak, każdy, kto o Kamerunie wspomina, nazywa go Afryką w pigułce. Jest to państwo dokładnie właśnie, w którym spotkamy wszystkie możliwe krajobrazy. Jest w tym państwie no, piękny wulkan Mount Kamerun, 4000 metrów. Jest to teren właśnie w części brytyjskiej, czyli to jest zachodni Kamerun. Z takich ciekawostek to jest to, że kiedyś ta góra Mount Kamerun była w ogóle wyspą tysiące lat temu. Obecnie jest częścią oczywiście lądu już.
Natomiast jest to teren kompletnie, czy to jest teren endemiczny, nawet przyrodniczy. No, niesamowity jest z uwagi na wiele zjawisk przyrodniczych. Również na przykład z tego faktu, że jest to najbardziej wilgotny teren Afryki. Teren północy Kamerun jest to taka pustynia, właściwie Sahel, taki bardzo teren wysuszony. Sama północ jest to jezioro Czad, którego praktycznie już w Kamerunie nie ma. Ja nad jeziorem Czad byłem przed 15 laty i ono się już, to jezioro praktycznie skurczyło do swoich 10% swojej wielkości sprzed lat. No, jezioro Czad obecnie jest chyba tylko w Nigerii i w Czadzie, a w Kamerunie czy też w terenie innym zostało w ogóle ono wyschnięte. Z ciekawostek jeszcze w Kamerunie oczywiście jest wschodnia część Kamerunu to jest teren dżungli, to jest teren lasów deszczowych. Jest to niezwykle bogaty teren w drzewostan i teren, w którym żyje no, jedna z ciekawszych społeczności dla mnie w Afryce są to pigmeje. Oczywiście plaże są piękne w Afryce na zachodzie, ale w Kamerunie szczególnie i na przykład w miejscowości Kribi są to plaże piaszczyste, białe, a z kolei w Limbe jest to również piach, ale jest to taki czarny piasek, natomiast fale tu w Kamerunie są bardzo okazałe oraz no, można tu pływać i spędzić wiele czasu. Rozumiem, że w trakcie podróży mijacie osady pigmejów. Znaczy do pigmejów to jest taki dystans mniej więcej 2 dni jazdy od Duali czy też od Yaoundé, których są porty lotnicze, bo teren właśnie pigmejów, czyli społeczności Baka, bo tak się nazywa ta społeczność w tej części świata, to one są głównie w miejscowości na wschód od miejscowości Bertuła. To jest teren wschodu w kierunku Republiki Środkowej Afryki. Przejdźmy jeszcze może do takiej kwestii stricte ludzkich, społecznych. Na przykładzie Nigru i Kamerunu. Co właściwie można zjeść? Co ląduje na talerzu w takim kraju? Jak w ogóle wygląda to, nazwijmy to, ta kulinarna część podróży? Znaczy kulinarnie z Afryka zawsze takim jest. No versus Azja, no nie jest tutaj no tak wspaniale jak w Azji, czy też w Ameryce Południowej. W podróży często się je to, co po prostu jest. No, przeważnie są frytki, przeważnie jest kurczak, przeważnie są warzywa. Także tutaj bym nie robił jakiegoś wykładu na temat jedzenia w Afryce. Oczywiście w porze, jak są pora deszczowa, jest wiele owoców i owoce nie, typu mango, typu papaja, typu pomarańcze, banany są niezwykle smaczne. Są to inne owoce niż te, które są u nas w sprzedaży, szczególnie właśnie banany, których tutaj jest bardzo dużo odmian. Są czerwone, są takie lekko, nie, nawet niebieskawe. Są duże, małe, okrągłe, proste. Naprawdę jest tutaj cały taki splendor owoców, którego u nas w Polsce nie kupimy, nie doświadczymy. Jak się podróżuje właściwie po tych krajach? No w podróży z takim, załóżmy, biurem jak moje, no to jest samochód własny i na przykład też warto o czymś wspomnieć, co może nie wszyscy wiedzą w ogóle, że obecnie świat stał się taki zupełnie inny niż jeszcze lat temu 15, czy tam lat temu 10. No obecnie świat się trochę sprywatyzował i o to chodzi, że w wielu państwach, żeby podróżować, jest wymagany konwój. Konwój to jest coś, za co się płaci i to nie mają pieniądze. Jest to taka ochrona. Jest ona właśnie w Kamerunie, czy też w Nigerii, czy też w Nigrze my ją mieliśmy i mamy. No ponieważ bez tego no, trudno permity, czyli takie dokumenty, które pozwalają na poruszanie się po tym państwie. No i czemu o tym mówię? Ponieważ no, bardzo wiele konfliktów teraz w świecie jest takich podsycanych po to, żeby korzystać z tego właśnie rodzaju usług. Tak? Wszyscy mówią o zagrożeniu, które jest w jakiś sposób tworzone sztucznie, które jest w jakiś sposób po to robione, żeby prywatne jakieś armie, czy też prywatne firmy ochroniarskie miały swój jakiś pieniądz. Tak? Także podróżowanie po tych państwach odbywa się obecnie w konwojach. Można oczywiście podróżować, jak się jest prywatnie, indywidualnie, jakimś transportem, nie wiem, autobusem. Ja tak robiłem zawsze wcześniej, przed laty. Natomiast dziś to jest ryzykowne w mojej opinii w tych państwach. Co ze sobą zabrać na tego typu podróż? Właściwie wszystko, co się przyda, czyli to, co jest w podróży, poczynając od zawsze potrzebnych lekarstw różnego typu, czy takie apteczki, po jakieś ubrania, które oczywiście można tutaj kupić wszystko na miejscu.
Natomiast warto w podróży mieć wszystko. I to nie chodzi mi o dużą ilość ubrań, natomiast warto być na wszystko przygotowanym, tak po prostu robią prawdziwe podróżnicy, żeby mieli w swoim bagażu wszystko. Takie, co jest niezbędne, tak, żeby przetrwać, żeby w razie jakiejś awarii w podróży, być na wszystko gotowym. Afryka, wyprawy spoza trasą Adventure. Dzisiaj o Nigrze i Kamerunie. Parę słów tych, którzy rzeczywiście są gotowi na egzotyczne wyjazdy, zapraszam. A dzisiaj po krótkim spotkaniu Łukasz Odzimek, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.